Dziś w dniu 77. rocznicy egzekucji spotykamy się tu, by okazać szacunek i hołd bohaterom, po to, by pokazać pamięć o ich czynach oraz o krwawej historii naszego kraju, po to, by pokazać, czym jest wiara i patriotyzm, po to, by młodsze pokolenia miały świadomość, co oznaczają słowa Bóg, honor i ojczyzna, po to, by nigdy więcej nie dopuścić do sytuacji, gdzie o swoją wolność musimy walczyć, po to, by nie zapomnieć. Hatko stanął przed środkowym stołem. Na prawo od niego stał Toma, a na lewo Hadaś. Przed skazańcami pojawił się tłumacz, który przetłumaczył tekst oskarżenia. Spiskowanie, zdrada stanu, przygotowania do zbrojnego powstania, włamania do aptek w celu zdobycia trucizny i próby zgładzenia kierowniczych osobistości, drukowanie nielegalnych i podburzających ulotek. Wyrok na zarządzenie Reichsführera SS, śmierć przez powieszenie z natychmiastowym wykonaniem. Do dzieła przystępują kaci. Za przybycie. Moi drodzy, to miało być krótkie przemówienie. Ja dużo mądrego tutaj nie będę mówił. Chciałem opowiedzieć taką mądrą rzecz, którą słyszałem jakiś czas temu w kontekście naszych bohaterów, ale myślę, że może się dotyczyć wszystkich, że człowiek tak naprawdę umiera dwa razy. Pierwszy raz wtedy, kiedy ma pogrzeb, a drugi raz wtedy, kiedy umiera ostatnia osoba, która o nim pamiętała. Ja mam nadzieję, że oni drugi raz nie umrą nigdy. Proszę teraz o parę słów krótkich, albo długich, proszę panią prezydent. Panie komendancie, panie przewodniczący, prezesi organizacji, ale przede wszystkim wy, harcerze i zuchy, to taki szczególny dzień. Co do aury, to nie jest najgorsza, bo pamiętam gorsze. Natomiast w sercach harcerzy i zuchów myślę, że zawsze jest taki płomyczek, który bez względu na okoliczności powoduje, że wszystkim jest nam cieplej. Dzisiaj czcimy pamięć trzech bohaterów. Ja jestem bardzo dumna, że w stulecie niepodległości podczas odczytywanego apelu pamięci po raz pierwszy wybrzmiały ich imiona i nazwiska. Niech wszyscy wiedzą, jacy byli, czego dokonali i jaki straszny los ich spotkał. To piękne, że o nich pamiętacie. I cieszę się bardzo, że w wolnej ojczyźnie nikt od was, harcerzy, już takich poświęceń nie wymaga.